Wraz z rywalizacją poszczególnych frakcji w partii rządzącej towarzyszącą tworzeniu nowego rządu ruszyły spekulacje na temat zmian w funkcjonowaniu różnych ministerstw. Między innymi na stole pojawiła się koncepcja powrotu do Ministerstwa Skarbu Państwa, które na powrót przejąłoby nadzór nad niektórymi spółkami Skarbu Państwa, ograniczając kompetencje istniejącego teraz Ministerstwa Energii, które początkowo miało być następcą Ministerstwa Skarbu Państwa. Nie wiadomo, czy rzeczywiście dojdzie do zmiany TEK w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiadomo, czy frakcje rosnące w siłę, czy to tak zwani ziobrzyści, czy to tak zwani gowinowcy, będą w stanie oskubać Ministerstwo Energii z kompetencji. Wiadomo natomiast, że ten bój już teraz toczy się także na płaszczyźnie medialnej, na przykład wokół sztandarowych projektów tego rządu. Jeden z nich to program Mój Prąd, który ma wspierać małe instalacje odnawialne dofinansowaniem do 5000 zł na jedną małą instalację. To jest skromne, ale istotne dofinansowanie, które może wspierać rewolucję odnawialnych źródeł energii w Polsce, która ze względu na to, że staje się coraz popularniejsza medialnie, stała się także tematem właśnie sporu rządowego. I tutaj Ministerstwo Energii, reprezentowane przez starego rycerza zakonu Porozumienia Centrum, czyli Krzysztofa Tchórzewskiego, ściera się z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, zawładniętym przez ludzi Jarosława Gowina, na czele z minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigą Emilewicz oraz, co ciekawe, z szefem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, panem Piotrem Woźnym, który dysponuje środkami tego programu Mój Prąd. No i mamy fascynującą politologiczną rozgrywkę między stronnictwami, która zakończy się dopiero rozstrzygnięciem w postaci powołania poszczególnych ministrów przez nowego premiera. Będzie nim Mateusz Morawiecki, a może ktoś inny. I to on przetnie ten węzeł gordyjski i pokaże nam, czy Ministerstwo Energii przetrwa, czy powstanie Ministerstwo Skarbu Państwa i jakie kompetencje w energetyce zostaną pod wodzą resortu energii.